Ze zbioru liczb 1, 2, 4, 5, 10 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą. Żeby obliczyć to szukane prawdopodobieństwo, to będziemy musieli policzyć po prostu moce dwóch zbiorów moc zbioru A oraz moc zbioru omega, czyli liczbę zdarzeń sprzyjających i liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Na początku policzmy moc zbioru omega. Moc omega to się równa. No i ile mamy tych wszystkich możliwych losowań dwóch liczb ze zwracaniem? Na początku losujemy pierwszą liczbę ze zbioru pięciu liczb i możemy to zrobić na pięć możliwości. I potem losujemy znowu ze zbioru pięciu liczb. Tę liczbę, którą wylosowaliśmy zwracamy z powrotem do zbioru i ponownie losujemy z pięciu liczb, czyli w drugim losowaniu także mamy pięć możliwości, czyli łącznie wszystkich losowań dwóch liczb ze zwracaniem mamy 25. No i teraz musimy policzyć, ile jest tych losowań sprzyjających, czyli policzyć moc zbioru A, no i jak będziemy mieli moc zbioru A, no to wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie po prostu moc A podzielić na moc omega. No i żeby policzyć, ile ta moc A jest równa, no to możemy na przykład posłużyć się metodą drzewka, ona nam ułatwi zliczenie tych sprzyjających losowań. Na, na początku narysujmy sobie pierwszy poziom drzewka, czyli pierwsza gałąź. Możemy w pierwszym losowaniu wylosować jedynkę. No i jaką wtedy liczbę musimy dolosować w drugim losowaniu, aby pierwsza liczba podzielić przez drugą liczbę dała wynik całkowity. No, jedyna opcja na drugą liczbę to jedynka. 1 przez 1 daje 1, ale potem już 1, druga 1, czwarta, 1, piąta, 1, dziesiąta to byłyby ułamki więc odpadają no to druga Sytuacja, gdy w pierwszym losowaniu wylosujemy dwójkę, no to wtedy w drugim losowaniu możemy wylosować jedynkę. 2 przez 1 to 2 lub dwójkę. 2 przez 2 to 1. Czwórka, piątka i dziesiątka odpadają, bo już otrzymalibyśmy ułamki, no to dalej patrzymy, co się stanie, jak wylosujemy. W pierwszym losowaniu czwórkę. Wtedy w drugim na pewno możemy wylosować jedynkę. 4 przez 1 to 4. Dwójkę. 4 przez 2 to 2. I również czwórkę. 4 przez 4 to 1. Piątki i dziesiątki już nie możemy wylosować, no bo by wyszły 4, 5, 4, dziesiąte, czyli ułamki. No to kolejna opcja na pierwsze losowanie to piątka. I dla piątki możemy dolosować jedynkę w drugim losowaniu. 5 na 1 to 5 lub. 5 na 5 to 1, 2, 4 i 10 odpadają, bo wyszłyby ułamki. No i ostatnia opcja na pierwsze losowanie, czyli gdy w pierwszym losowaniu wylosowaliśmy dziesiątkę, no to żeby 10 przez coś dało liczbę całkowitą, to ta druga liczba musi być albo 1, albo 2. 10 przez 2 to 5, 4 odpada, po 10 czwartych to wyjdzie ułamek 10. Piątych może być i jeszcze może być 10 10, 10 piątych to 2, 10 dziesiątych to 1. No i to są wszystkie sprzyjające losowania. Liczymy, ile mamy liści w drzewie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i tyle jest równa moc naszego zdarzenia A, czyli szukane prawdopodobieństwo jest równe 12. 25. To już nic nie możemy skrócić. Jest to najlepszy możliwy wynik, ułamek nieskracalny. No, i to jest odpowiedź do naszego zadania.